Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj piątek, 29 marca. Jest to wielki piątek. Dzisiaj w Kościele, w czasie nabożeństwa Męki Pańskiej czytamy Ewangelię Jana z podziałem na rolę, więc dzisiaj sami ją sobie przeczytajcie, bądź usłyszycie ją na nabożeństwie. Dzisiaj w tej Ewangelii widzimy Jezusa, który zostaje przybity do krzyża jako prawdziwy król. Król, który króluje z tego krzyża. Król, który pokazuje, że prawdziwa władza to nie triumf, ale prawdziwe oddanie się. Czy chcemy przyjąć takiego króla? Dzisiaj, w wielki piątek. Czy chcemy zobaczyć, że nasz król jest naprawdę tym, który oddaje za nas życie? Że on w ten sposób tak naprawdę triumfuje. Że prawdziwy triumf jest wtedy, kiedy człowiek decyduje się oddać swoje życie za, dla drugiego. Dobrego dnia. Szczęść Boże.